dobry, widzowie nasi. Goście już czekają. Wy, gdybyście jeszcze tego nie zrobili, a na przykład oglądacie nas na Facebooku, tu, czy tu? Tu. Oglądacie nas na Facebooku albo na Peryskopie, na przykład dajcie znak światu, że jesteśmy, więc będzie łatwiej, bo grupa większa, komentarzy będzie więcej, będziemy mogli z czegoś czerpać. Nie płacisz podatku, to zapłacisz lekarzowi. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza pisze, że powszechny dostęp do darmowego leczenia dla wszystkich to jest najczęściej powtarzana obietnica ministra zdrowia. Ma się ziścić już w styczniu 2018 roku. Zniknie wtedy obecny system, który wprowadził w 99 roku rząd AWS. Nie będziemy płacić składek zdrowotnych, zlikwidowany będzie Narodowy Fundusz Zdrowia, ale w roboczym projekcie ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia dzisiaj, tak jak gadaliśmy z Piotrkiem Bukartykiem, nie ma czegoś takiego, żeby nie było narodowe. Więc w tym projekcie o Narodowej Służbie Zdrowia, który Radziwiłł przekazał parę tygodni temu premier Szydło, nie ma mowy o darmowym leczeniu dla wszystkich Polaków. Z projektu wynika, że prawo takie będą mieli obywatele Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, Szwajcaria, Norwegia, którzy posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP. Do ustalenia, czy dana osoba ma miejsce zamieszkania na terytorium RP, stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli po wprowadzeniu reformy zdrowia bezpłatne leczenie będzie tylko dla tych, którzy będą płacili podatki w Polsce, a nie gdzieś za granicą. Nie płacisz podatku, zapłacisz lekarzowi. Przy okazji uszczelniania systemu padło na 500+. Okazuje się, że nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy mogą dostać 500 zł na dziecko, próbują z tego korzystać. Nikt nie zweryfikuje ich dochodów. Wszyscy rodzice, którzy prowadzą działalność gospodarczą, rozliczają się ryczałtem albo kartą podatkową, mogą dostawać 500+ na każde dziecko, nawet gdy nie są do tego uprawnieni. Pozwala na to luka w systemie. Żeby dostać świadczenie na pierwsze dziecko, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 800 zł. Ryczałtowcy, których w Polsce jest ponad 500 000, w PIT-ie wykazują tylko przychód. Jeżeli mają dziecko, ubiegają się o świadczenie, to wielkość ich dochodu gmina ustala na podstawie oświadczenia. Problem w tym, że nie jest w stanie zweryfikować, czy to oświadczenie jest prawdziwe, czy nie. Więc 500+ jest do uszczelnienia, jak sugeruje dzisiejsza Rzeczpospolita. Sportowy, przegląd sportowy pisze o Legii. Podobno rozwodzą się po ludzku. Panowie właściciele Legii doszli do wstępnego kompromisu, ale w marcu ich drogi się rozejdą. Pytanie, kto kogo będzie wykupywał. Dzisiejsza Gazeta Prawna, dziennik Gazeta Prawna pokazuje jednego z bohaterów naszej rozmowy z Piotrem Bukartykiem także, Jacka Kurskiego, szefa telewizji publicznej, Narodowej Telewizji Publicznej. I pisze tak dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Kolejny problem szefa TVP Kurskiego. Jego firma może być zmuszona do zapłacenia fiskusowi nawet 70 milionów VAT. To przez zmiany o odliczaniu VAT-u, prewspółczynnik tak zwany, które weszły w życie na początku 2016 roku. Na ich podstawie, czy na skutek, publiczni nadawcy mogą odzyskać mniej podatku z faktur zakupowych. Ten sam problem ma publiczne radio, które szacuje, że w 2017 ucieknie mu w ten sposób 14,5 miliona złotych. Tyle propaganda będzie miała mniej do wyprodukowania swoich paszkwili. Jeszcze dzisiejszy fakt, tam wściekła Agnieszka Woźniak-Starak mówi to, co słyszycie tutaj. Agnieszka akurat bez wywiadów może długo nie pożyć, więc myślę, że strzelanie focha na gali to może być tylko i wyłącznie chwila. Natomiast właściwie to już możemy przemykać kiosk z gazetami. Tak, dzisiaj się na nim tyle tylko skupimy. Natomiast Onet24, Marcin Zawada o tym, co najważniejsze teraz, czyli po godzinie 9. Dzień dobry. Jak świat wygląda? Najpierw zaczniemy od tego, jak wygląda Polska, później przez pryzmat Polski do świata się odniesiemy. Polska znów żyje Warszawą. Tym razem nie a propos afery dotyczącej tego, jak ma wyglądać ta przyszła Warszawa, duża, mała czy jakakolwiek, ale a propos afery, tudzież być może nie afery, tylko zamieszania medialnego wokół Hanny Gronkiewicz-Waltz i tajemniczej łapówki. Tylko przypomnę, że prokuratura podejmuje działania wokół tej właśnie łapówki, która miała być wręczona w 2008 roku, do końca nie wiadomo gdzie. Wiadomo, że miała ona wynosić około 2,5 miliona złotych, a przyjąć taką łapówkę miała albo pani prezydent Warszawy, albo któryś z jej zastępców. Tyle wiedzieliśmy do wczoraj. Wczoraj wieczorem Hanna Gronkiewicz-Waltz zabrała głos w tej sprawie i powiedziała, że żadnej korzyści majątkowej nie przyjęła. W oświadczeniu napisała również, że rozważa podjęcie kroków prawnych mających na celu ochronę jej dóbr osobistych, czyli kontynuacja tego tematu i kontynuacja tej przepychanki, która od jakiegoś czasu trwa wokół Warszawy na różnych płaszczyznach tego miasta. Mówiłem, że przez Polskę do świata się przeniesiemy, bo tylko teraz króciutko powiem, że mniej więcej od 12 minut powinien w Sejmie Witold Waszczykowski mówić o tym, jak Polska działać będzie na arenie międzynarodowej w najbliższych 12 miesiącach. No i pytanie, czy znów Polska zwróci się w stronę Wielkiej Brytanii, jak miało to miejsce rok temu, kiedy Witold Waszczykowski ostatnio się zwrócił. To Wielka
Brytania wyszła z Unii. No właśnie pytanie, co teraz będzie dalej, bo no, mówiło się o tym, że ta Wielka Brytania bliska poglądom na Unię, między innymi w Polsce jest, ale również mówiło się o tym, że Brexit ma nastąpić szybko. Później mówiło się o tym, że być może nie tak szybko, bo wszystko zależało od tego miejsca, które państwo w tym momentem widzieli, czyli Izba Gmin, Izba Lordów. Teraz już wiemy, że Izba Gmin, czyli ta niższa Izba Parlamentu Brytyjskiego, poparła rządowy projekt ustawy upoważniającej premier Theresa May do rozpoczęcia procedury wyjścia z Unii Europejskiej, czyli ma to wszystko rozpocząć się bardzo szybko, bo już 20 lutego Izba Lordów ma zająć się tym samym projektem i prawdopodobnie jak przyjmie ten projekt, a tak prawdopodobnie właśnie będzie, no to już negocjacje się rozpoczną, tylko dodam, że to, co istotne dla Polaków, to była też taka poprawka wczoraj głosowana w Izbie Gmin, żeby jednostronnie, czyli po tej stronie Wielkiej Brytanii, przyjąć, że osoby, które przyjechały z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii, w tym Polacy, mogą sobie tam spokojnie mieszkać. Ta poprawka została odrzucona, bo jak uznali posłowie, to trzeba wynegocjować w najbliższych miesiącach, a nie tylko tak jednostronnie sobie przyjmować. To zostajemy na świecie, ale oddalamy się od Europy. Teraz Syria, Al-Kaida, z którą wciąż walczy koalicja. 11 osób zginęło, to podał Pentagon. Tych 11 osób to bojownicy Al-Kaidy, w tym też ważni przywódcy Al-Kaidy. Tutaj jeden z tych przywódców to Abu Hani al-Masri. Pewnie to nazwisko państwu gdzieś już obiło się o uszy, bo dość często w mediach pojawiało się to nazwisko, bo to człowiek, który organizował szkolenia dżihadystów w latach 80., w latach 90., a później współpracował między innymi z Osamą Bin Ladenem, czyli właśnie z tym człowiekiem. Osama Bin Laden już nie żyje teraz, także al-Masri nie żyje i koalicja dalej walczy z Al-Kaidą. To teraz na koniec już temat miły, łatwy i przyjemny, chociaż nie wiem, czeka do 9 rano temat pizzy jest łatwym i przyjemnym, no bo dziś taki międzynarodowy dzień pizzy właśnie obchodzimy. No i przy tej okazji my w ONET24 przypominamy państwu o tym, skąd w ogóle wzięło się to ciasto. Jak się okazuje, wcale nie z Włoch, wcale nie z Rzymu, a skąd? No to już proszę być dziś w ciągu dnia blisko nas, bo od samego rana mówimy państwu o tym, skąd pizza się wzięła, no i też kiedy znalazła się w Polsce. Smacznego państwu życzymy, chociaż nie wiem, czy akurat pizza na śniadanie jest najlepsza. Zdarzają się najlepsze. W MONie mówią, że najlepsza na kaca. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Marcin Zawada, ONET24, gdzie oni się polecają? Wszędzie, gdzie tylko można. Jak wejdziecie na stronę główną ONET w prawym górnym rogu, tam przez cały dzień możecie patrzeć, jak zmienia się świat. Nasi koledzy donoszą te zmieniające się historie na bieżąco. W ONET rano, teraz pogoda, mróz się cały czas utrzymuje. On może być czasami mniejszy na mapie, natomiast dokładamy do tego wiatr i temperatura jest niższa, niż nam się wydaje. W Warszawie zgasło światło i podobno nie będzie słońca przez cały dzień. Może pojawić się także po południu przelotny śnieg przy minus 4 stopniach. W Białymstoku słonecznie, pogodnie i sucho, minus 6, minus 5 w Suwałkach, minus 4 w Gdańsku i tam też sucho, bez opadów raczej. Tak samo na ziemi wielkopolskiej, na ziemi lubuskiej, zachodniopomorskiej, na Górnym Śląsku, na Dolnym Śląsku, ale też w Małopolsce. I zwróćcie uwagę, widzowie, na Zakopane, tam dzisiaj plus 1 i to jest niby najwyżej położone miasto w Polsce, a jednocześnie najcieplejsze, przynajmniej dziś. Kolejne dni jeszcze mają być mroźne. Nasi goście już za chwilę, ale wcześniej to jest ten moment, kiedy sobie podglądamy ONET 100. Przy okazji dziękujemy, że oni nas też podglądają. To jest taki świat, do którego zabieramy was codziennie, bo wystarczy nam czasami 100 sekund, żeby fajne historie, wzruszające, emocjonalne, czasem polityczne też, technologiczne opowiedzieć w ten właśnie sposób. Historia, o której Piotr Bukartyk próbował mówić, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Udało mu się przemycić pół słowa o tym, jak widzieliście być może. Ma swój fajny finał. Jedna z historii, jeden z przedmiotów podarowany na aukcję ma nowego, starego właściciela. Thank you.
Dzień dobry, widzowie nasi kochani. Malwina Dziedzic, polityka, Bartosz Węglarczyk, Onet, Sławomir Sierakowski, krytyka polityczna i WP.pl i Rafał Madajczak. I właśnie o Rafale rozmawialiśmy przed chwilą. Aż tak? Dziennik. Jest taka prośba do gości, ale też do widzów, że jeżeli uznacie, że na przykład jakiś tekst Rafała jest śmieszny, to proszę o takie wyrażenie tej emocji publicznie, prawda? Nie, ja myślę, że ten może pomysł... takie parsknięcie może być. Tak. Może taki pomysł, że mamy taki tajny znak. Dajesz znak, no to się śmiejemy. To trudno się śmiać, bo tak naprawdę ta nasza rzeczywistość coraz bardziej przypomina jeden wielki fejk, więc... Zaczęłeś robić tak naprawdę poważne medium. Malwinie, poproszę o wyłączenie mikrofonu. To już wszystko, co dzisiaj było do powiedzenia. Jak słyszysz, minister Waszczykowski opowiada o polityce zagranicznej Polski, ma wizję. To? Oglądaliśmy właśnie z Malwiną przed chwilą dwie minuty tego wystąpienia. Dowiedzieliśmy się z niego, że wszystkie cele zostały zrealizowane, nasza pozycja wzrosła. Ale wstaliśmy nie jesteśmy w stole? Za. Nie? Jesteśmy jacy? Jakie zamiennik słowa? Fajni. Fajni. Jesteśmy super fajni. Jesteśmy super fajni. Czyli wstaliśmy z kolan już, tak, czy nie? Więcej. Wstaliśmy z kolan i zmuszamy innych, żeby padali na kolano. No, ostatnia wizyta Angeli Merkel właśnie to dowodzi. Tego dowodzi. Sławek, jak ty na to patrzysz? Już nie żartując sobie tak, jak to zrobił redaktor przed chwilą, patrząc ja na... Ja nie widziałem nic, bo oni się odwrócili ode mnie. Ale... Zatem Sierakowski nie ogląda TVP Info. Bo stream TVP Info. Bojkotuje po prostu. To TVP Info oglądaliście, tak? Natomiast... Mówimy sobie tak z rana, wiesz, podnieść ciśnienie. No, mamy człowieka, który odpowiada za dyplomację w Polsce. Ten mówisz moment... o mnie, czy Waszczykowski? Nie, mówię o Waszczykowskim. Ten moment sejmowy to jest zawsze coś takiego. Przysłuchują się temu ambasadorzy i tak dalej, i tak dalej. Myślisz, że on ma do powiedzenia coś, z czego ma się cieszyć? Waszczykowski, tak? Jesteśmy przy nim, bo to jest bardzo interesująca postać. Tu w ogóle jest jakaś konfuzja. Po pierwsze to symptomatyczne, choć przypadkowe pewnie, że zbiegło się to z wizytą Merkel-Angeli. Po niej są dwie interpretacje tej rzeczywistości. To zresztą jest ciekawe, bo Wyborcza wczoraj dała taki alarmujący tekst na Jedynce, że wychodzimy właściwie, zdecydowała się Polska po raz pierwszy na drugą prędkość. Dotąd żeśmy walczyli z tym pomysłem, uważaliśmy go za zagrożenie, a teraz żeśmy go zaakceptowali. Nawet władze tego kraju widzą w tym korzyść, bo się po prostu Unia odczepi od nas. Mm-hmm. Dostaną tam to, co mają dzisiaj i to im wystarcza. Komisja Europejska na tyle zdenerwowała Kaczyńskiego, że jak nas się odpłynie, a on zostanie na brzegu, to będzie fajnie. Dzisiaj widzę, że Wyborcza pisze z kolei, że Niemcy uspokojone, więc i gazeta trochę jest uspokojona, bo jak nie tylko jest wrażą... Nie tylko jest wrażą siłą niemiecką. Nie, ale wiecie, ta wizyta była dziwna. Nie było komunikatów po niej, nie było konferencji prasowej po niej. Nie było... wczoraj powiedział, że wiesz, no wyraził skrajne oburzenie na jakiegoś faceta, który ma niby poważny w tej Europie, a fuka na prezydenta Stanów Jarek, Zjednoczonych. Twoje wpływy w Polsce, już nie mówiąc o Bartku, są znacznie większe niż polskiego prezydenta, nie oszukujmy się. Więc prezydent zostawił w spokoju. Więc tak naprawdę trochę nie wiadomo, jaki kurs żeśmy obrali. Jest jasne, jaki jest polski interes i to jest jaśniejsze niż kiedykolwiek właściwie przez ostatnie 27 lat. To znaczy w świecie, który idzie w chaos, próżnia geopolityczna, która tu powstaje pod wpływem Trumpa, jeszcze jakieś wojny handlowe, które ten wariat może zacząć robić, to wszystko sprawia, że my powinniśmy rękami i nogami trzymać się Niemiec, bo jesteśmy częścią niemieckiej gospodarki w gruncie rzeczy. I nasz interes zawsze zależał, czy bezpieczeństwo i demokracja, od dwóch filarów, Unii i Stanów. Jak się sypią Stany, trzeba trzymać się Unii. Koniec. Czy Kaczyński to rozumie i chce, czy wybiera swoją władzę absolutną? Obawiam się, że sekunduje bardziej swojej władzy absolutnej w sporze między nią a polskim bezpieczeństwem. Malwina, te kilka minut, które poświęciłaś na politykę zagraniczną ministra Waszczykowskiego, to jest coś, co ci dodało otuchy, umocniło twoje przekonanie, że jest dobrze, że jesteśmy już wyprostowani, idziemy przed siebie? Znaczy pytanie, czy to rzeczywiście jest przedstawianie naszej polityki zagranicznej, znaczy, i czy to jest komunikat na zewnątrz, czy do wewnątrz, bo ja mam wrażenie, jak obserwuję naszych dyplomatów, tak, czy w zasadzie szefa dyplomacji, bo Waszczykowski zasłynął tym, stwierdził, że on nie jest dyplomatem, tylko szefem dyplomacji, że to jest wszystko polityka na użytek wewnętrzny, czyli to jest właśnie to są te buńczuczne hasła, że wstajemy z kolan, że prawda, polityka godnościowa i tak dalej. I to się nijak ma do tego tak naprawdę, co oni robią, bo choćby ten atak na Tuska, prawda, to jest atak tak naprawdę na interes Polski, tak patrząc perspektywicznie, prawda? Zakładając, że on pilnuje naszych interesów, tak. Bo nie zrobił, nie zadzwonił ani razu do prezydenta przez ten czas, ani prawda? Złamanego euro nam nie dał. Po prostu nawet się nie z niezłomnym się nie spotkał, ani razu. No po prostu nie było
żadnych sygnałów. No, prezydent Duda czekał pachnąc na po prostu szezlongu i tak tylko pokazywał palcem, że z tym, czekał aż go zauważył. A to Tusk, ten po prostu pośredni polityk europejski, nawet się nie pofatygował, żeby spróbować umówić się z prezydentem Dudą. To jest skandal. Też bym go nie poparł. Jakie jest jego znaczenie, prawda? Ale wychodzi na razie na to, prawda, Bartek, patrząc na wszystkie karty, które są na stole, że jesteśmy wciąż jedyni, którzy jeszcze się na Tuska nie zdecydowali. Tak, tylko że to nie ma większego znaczenia, bo Tuska wybiorą na drugą kadencję, czy będziemy chcieli, czy nie będziemy chcieli. Ale wstyd zostanie, nie? No wstyd zostanie, tak, ale też ja zawsze podkreślam, że dyplomacja jest sztuką obracania się w rzeczywistości, a nie w wymyślonym świecie. To jest, ja nigdy nie rozumiałem tej dyskusji o tym, że Polska jest izolowana w Europie. Polska nigdy nie była izolowana chyba w Europie i teraz też izolowała. Nie jest. Chyba, że sama, tak, oczywiście, ale Polska nie była izolowana, dlatego że nikt się nie obraża, że jakiś rząd jest w jakimś kraju. No po prostu współpracują z takim rządem, jakim jest. Dlatego Merkel przyjechała do Warszawy, bo musi się dogadywać, czy premierem jest Tusk, czy Petru, czy Kaczyński, czy ktokolwiek inny. Petru nigdy nie będzie. A widzisz, śmieją się. Podziałał apel, nie? Tak, tak, niezłe. To podziałało. No, trzecia dobrze. Próba. Nie zostałem wybity z myśli. To tak czy inaczej, ktokolwiek jest premierem, trzeba się z nim dogadywać w Europie, więc w związku z tym będą do nas przyjeżdżać i będą się dogadywać i będą szukać porozumienia. Ja bym chciał być w czasie tej rozmowy w cztery oczy, która się odbyła z prezydentem? Ale co, tak. Myślisz, że ona przyjechała i mówi, słuchaj, widzę, co tu się dzieje, powiedz mi, jaka jest twoja rola w tym państwie, czy co? Jakbyś chciał być podczas tej rozmowy z prezydentem, to znaczy, że wolałbyś, żeby Merkel nie przyjechała jednak do Polski. Umówmy się, Merkel jest dobrze briefowana, ona wie dobrze, że tak naprawdę Duda jest fantomem prezydenta, tak samo jak Szydło jest fantomem premiera, tak mówiąc metaforycznie, więc raczej ja bym zwróciła na to uwagę, że to była rozmowa w cztery oczy, to było takie sprytne posunięcie tak naprawdę, bo to postawiło w złej sytuacji Dudę. Tak, bo on gra taką wizażystkę trochę przed spotkaniem, no, tak, z kimś, tak, tak, prawdziwym. Ale pytanie właśnie, czy Kaczyński będzie do końca ufał w to, co mu potem po tej rozmowie przekazał Duda, prawda? I to było sprytne posunięcie Merkel, że ona nie chciała, znaczy chciała, żeby to była rozmowa wyłącznie w cztery oczy. Tam coś pomiędzy Pałacem Prezydenckim i Nowogrodzką, a przede wszystkim kancelarią premiera, coś się dzieje, dlatego i myślę ministrem Waszczykowskim, dlatego że ja 3 dni temu byłem na takiej debacie w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych na temat wyzwań dla polityki zagranicznej w tym roku. I tam gościem, jednym z gości był Jan Parys, czyli dyrektor gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych. I on, wymieniając oczywiście wielką listę wielkich osiągnięć polskiej dyplomacji w minionym roku, bardzo dużo mówił o różnych rzeczach, łącznie z wizytami szefów departamentów MSZ-u i tak dalej, nie wymienił jednej osoby ani razu. Prezydenta. A co, obrazili się na niego? Wiesz, no to jest ciekawe, dlatego że jak mówił o tym, że... Pominęli go znowu, za przypadek. Bo ja tam odważyłem się wyrazić opinię, że za mało jesteśmy aktywni w Azji Południowo-Wschodniej, że to jest ważne, zwłaszcza dla prezydenta Trumpa region i że trzeba się tam zaangażować. To on powiedział, że jesteśmy bardzo zaangażowani, mnóstwo wizyt, minister, wiceministrowie. Zapomniał tylko o wizycie prezydenta w Chinach. Nie wymienił jej. I to było ciekawe bardzo. Amerykę Łacińską, wiecie, odnajdujemy nowe kraje i tak dalej, więc na tym się skupiamy. Trochę tak, ale interpretujesz to jako spór, a nie jako po prostu lekceważenie go ze względu na zerową władzę. No, tak, ale myślę, że jednak zachowywanie, znaczy, że tak otwarte lekceważenie, tak, interpretuję tak o lekceważenie, ale że tak otwarte lekceważenie, kiedy się mówi, wiesz, 15 minut o osiągnięciach polityki zagranicznej i ani słowem się nie wymienia prezydenta, świadczy o tym, że to jest coś więcej niż lekceważenie. No, a wymień go w jakimś kontekście. Nie, ale właśnie to inna sprawa. No, to ale jest ale wymieniać. Teraz mówisz o tym, co my sądzimy na ten temat, a ja mówię o tym, że masz przedstawiciela obozu rządzącego, który lekceważy prezydenta. I to coś znaczy. Więcej ale on może niż być Januszem, bo to jest Jan Parys, pamiętasz? To znaczy, on był tym wiceministrem obrony Łolszewskiego, czy ministrem. Bo ze 20 lat to był niezły zawodnik, on był takim świrem jak Macierewicz. Nie wiem, ale przy okazji, mówimy o lekceważeniu prezydenta, to powiedzmy, że to jest jedna strona, dyplomacja go lekceważy, druga strona to jest Macierewicz, o którym wspomniałeś, gdzie ogłaszanie decyzji, nominacji, kombinowanie i tak dalej też jest wychodzenie przed szereg, przed zwierzchnika sił zbrojnych. Sprawa, to po co on nam w takim mamy razie? Na zewnątrz osłabianie Polski i jeszcze wewnątrz jej rozbrajanie. W sytuacji, w której prezydent Stanów mówi o przestarzałym NATO. Więc ja w ogóle nie wiem, no naprawdę, ja bym sprawdził, czy oni jakimś państwu nie służą, bo to po prostu oni się tak starają i co, idą ławą po prostu. Jeden jest lepszy od drugiego. Oni służą Polsce ich marzeń, która nie istnieje. Zacięta konkurencja, kto bardziej będzie niszczył polską niepodległość.
Więc, no, słuchajcie, naprawdę żyjemy w jakimś teatrze absurdu. No. Ale zwróciłeś, Jarek, uwagę na ciekawą rzecz, czyli właśnie ten MON i to, że Duda jest przynajmniej teoretycznie zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale to nie jest tak, to, że tylko, że oni go lekceważą, ale on na to pozwala i to jest przede wszystkim problem. Ale dzisiaj nie ma wyboru. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, to znaczy wyobraźcie sobie, że on się pokłóci z Kaczyńskim i nie chodzi o to, że on drugą kadencję straci. Ten facet złamał 10 razy konstytucję w pierwszym kwartale swojej władzy. Kaczyński to jest taki polityk, że nie będzie czekał, aż opozycja podstawi Dudę przed Trybunałem Stanu, tylko on go sam postawi przed Trybunałem Stanu, bo on z dnia na dzień może stać zdrajcą, tak jak się Wałęsa z dnia na dzień stał zdrajcą. Z największego bohatera stał się zdrajcą Polski. Kaczyński, który służył mu jak wierny pies, następnego dnia prowadził ludzi, tak, palił go kukłę. A jak to, jaki powód? Powód to Duda już dostarczył sam. No przecież te wszystkie ruchy, które on wykonał, nie zaprzysięganie sędziów, ułaskawianie, zanim to zrobił. Ale to akurat jest wlecie myślenia prezesa. No on to zrobił tak, bo akurat prezes tego oczekiwał. No ale prezes nie proszę, łatwo zapomnieć. Ale wiesz, on musi mieć świadomość, że prędzej czy później przed tym Trybunałem Stanu stanie. Bo jeżeli nie Kaczyński go przed nim postawi, to opozycja, bo jednak chce wierzyć w te deklaracje liderów. Jest jedna rzecz, której chyba nie bierzemy pod uwagę, że jeśli PiS wygra wybory następne i będzie miał większość, to nie będzie takiego Trybunału Stanu, który mamy dzisiaj w Konstytucji i nie będzie żadnego Trybunału ale Stanu, nawet jak nie wygra, to będzie jeszcze nie widzę jeszcze tej opozycji, co to by miał charakter, żeby kogokolwiek stawiać przed Trybunałem Stanu. Po drugie, postawić kogoś przed Trybunałem Stanu to się jeszcze w Polsce nie zdarzyło. No ale Ziobro był blisko. Jak się zacznie denazyfikacja, to ja też nie wiem, czy oni... zresztą Trybunał Stanu, to co to jest za jakaś wielka kara? Taka no ale wiesz, no przynajmniej symboliczna, no, chociaż symboliczna. No. Na razie widziałem u Henryka Sawki na rysunku 2035 rok, Andrzej Duda stoi przed Trybunałem Stanu i zaprzecza, że cokolwiek podpisywał. Ale no, na razie to jest w sferze żartów i satyry. Natomiast no, jest taka grupa ludzi, którzy wierzą, że to się tak skończy, jest niemała. No, tak w każdym razie jest tak, że myśmy szybciej Węgry dogonili od tej strony opozycji. Mhm. Znaczy tak, raczej mamy hungaryzację opozycji niż władzy, bo Kaczyński nie stanie się Orbanem łatwo, czyli nie dostanie takiego rzeczywistego poparcia jak Orban, który dość swobodnie sięgał 50%, a nawet przekraczał i nie musiał łamać konstytucji. On jest jednak, atakuje z centrum, po prawej stronie mając Jobbik, czym świetnie szantażuje też Europę. Przykleił się do Niemiec, jest częścią partii. Tak, jest bardzo wiele różnic tylko, tam. On fajnie gra sobie, jak rozumiem, z Europą niż... Chcę tyle tylko powiedzieć, że Kaczyński to nawiązałeś do tej większości. Musi się tyle rzeczy naraz zbiec, żeby on dostał większość. No jasne. Czyli to SLD, który startuje jako partia Korwin, który tam na brzuchu się nie przedostaje przez, ale prawie się przedostaje. Petru. Tam jest ileś takich rzeczy. Petru jest akurat tutaj gra raczej na plus, w sensie, że dopóki będziemy mieli takich liderów, dopóki opozycja nie będzie specjalnym zagrożeniem. Chyba, że Petru dojrzeje, bo on dobrze zaczął, ale się później okazało, że no niestety to jest jednak jakiś taki tylko dzisiaj w kontekście tego wystąpienia Waszczykowskiego i powiedzmy, że to będzie najważniejsze wydarzenie polityczne dnia, jego słowa i jego pomysł na dyplomację. Skąd i tego się już nie wydarzy kompletnie. Wierzę. I tego... Jesteśmy przed dziesiątą, spokojnie. Naprawdę myślisz, Bartek, że tak się stanie, że Tuska wybiorą ci, którzy już go wybiorą, że już go właściwie wybrali i my zostaniemy sami. Będziemy umieli wytłumaczyć światu, dlaczego nie? Ale komu mamy tłumaczyć co? Powiemy, że się dogadamy. Nie tłumaczymy, jesteśmy Polską. A poza tym myślę, że Tusk wykona jakiś gest wobec Warszawy i albo przyjedzie do nas na spotkanie, albo coś zrobi takiego, co potem będzie można sprzedać jako pokazanie, że się dogadaliśmy i że w sumie to jednak... A swoją drogą to nie jest jego błąd, że do tej pory tego nie zrobił? Ja myślę, że tam są, myślę, że w polskiej polityce generalnie za dużo jest psychologii, a za mało polityki. I myślę, że tutaj wychodzimy z polityki i wchodzimy w sferę psychologii. Znaczy, że ta nienawiść pomiędzy prezesem i przewodniczącym jest tak duża, że mają kłopot z rozmawianiem z sobą. No, co jest, znaczy w polityce jest absurdem, powinno być absurdem, ale w polskiej nie jest niestety. No. I w związku zgadzam, znaczy tak, uważam, że Donald Tusk za mało bywa w Warszawie, za mało się spotyka z polskim rządem. Uważam, że powinien tu być już 5 razy od czasu, kiedy postanowił startować na drugą kadencję i powinien zabiegać o to, żeby polski rząd go poparł. Tak, uważam, że na tym polega polityka. Ale wyobrażam sobie, że Tusk tak robił, bo on nie jest jakimś takim politykiem, który nie jest gotów się tam... By robił, powiedziałeś? On nie jest godnościowy za bardzo. Czy jak on trzeba, to się zniży. Jak trzeba, to zagra takiego twardziela, co to zaraz no, ale pogoni. No wiesz, no to rychło czas. Ale wyobraźcie sobie, no to jest, takie rzeczy się jednak ustawia. I co, myślicie, że tak się łatwo Kaczyński zgodzi na spotkanie z Tuskiem kogoś z nie, tych no, ale już Duda mówi, no, skoro wiesz. No. Ale to przecież Duda się takich decyzji sam nie podejmuje, czy się ma spotkać z Tuskiem, czy nie. Wyobraźcie sobie, że się spotyka, a Kaczyńskiemu się to nie podoba i co się to dzieje. To można wtedy Kaczyńskiemu telewizor wyłączyć. Nie po to no. Duda został prezydentem, żeby robił sobie co chce na tym urzędzie. Myślisz, Malwina, że to będzie łatwe do obronienia?
Nie, nie będzie, ale oni jakby, bo to jest kwestia raczej wizerunkowa, to znaczy Tusk przypuszczalnie zostanie na tę drugą kadencję, mimo naszej, prawda, niezgody, czy braku poparcia, tak nie zasłużył, ale dlatego, że tutaj, prawda, nie myśli się racjonalnie o naszym interesie, naszym wizerunku, tylko emocjonalnie, prawda, a dla tego obozu władzy Polski, a Tusk jest przede wszystkim sprawcą, czy współodpowiedzialnym za Smoleńsk i ta emocja gra tutaj głównie. No niestety Smoleńsk wciąż naszą politykę, Smoleńsk, prawda, wiecznie żywy, to brzmi kuriozalnie, ale tak. No. Jest jeszcze, po pierwsze to jest to realpolitik, o którym wspomniał Bartek, który jest jedną z czterech fundamentalnych zasad prawicy czy konserwatyzmu i te wszystkie cztery zasady są łamane przez PiS. Znaczy szacunek do państwa, szacunek do prawa, szacunek właśnie do realpolitik i szacunek do własności. Mhm. To są wszystko rzeczy, które w ogóle konserwatyści w polskiej bardzo wielkiej, bogatej tradycji zawsze stawiali na pierwszym miejscu. PiS to gwałci regularnie. W tym sensie oczywiście jest na antypodach realpolityk i sam Waszczykowski, czyli najbardziej emocjonalny, konfliktogenny polityk, drugi Macierewicz. Kaczyński w przeciwieństwie do tego, co w 2005 roku, gdzie starał się wstawiać takich ludzi jak Meller, jak Merta do rządu, tym razem wziął najbardziej zwariowanych, jakich miał. I więc tutaj na realpolitik my właściwie możemy się od dawna z tym pogodzić, że nie ma mowy. A drugie rzeczy zapomniałem, ale sobie ją przypomnę. Jak słyszysz prezydenta, który właśnie mówi, że on sobie, czy poucza w jakimś sensie Tuska i mówi, że on nie powinien tak, a nie inaczej w listach wypowiadać się o prezydencie Stanów Zjednoczonych, to jesteś dumny ze swojego prezydenta? Że staje w obronie najmożniejszego dzisiaj? To jest takie, nie wiem, czy jest wam znane określenie faperów. Nie. Fab. Od fab, od... kurczę, można to w telewizji powiedzieć? Można. Okay, po angielsku, to nikt nie zrozumie. Ludzi... Powiedz mi na ucho, no ja to powiem. Rafał, dobra, nie powiem. No, faperzy to są ci, którzy oglądają na Instagramie zdjęcia pięknych dziewczyn i się ponad miarę ekscytują. No i co? No to w co w tym złego? No to ja tak robię. Było taki, ja tak robię cały czas. Tak, ale nie, oni, to znaczy to ja tak... Nie wolno, ekscytów nie wolno używać. To jest. Nie wolno. Tak, w sensie? Chodzi mi o to, że to był... który wcześniej był chodzi ci o te ruchy, ale nie. Duda, nie zabijajcie pozycji Duda Rafała. Ale to jest fajne, bo już były śmiechy, zanim coś powiedziałem. To jest właśnie... Jest okej, okay, ale... Poczekajcie po mnie się Duda karci Tuska i tak, chwali nie, chodzi mi o to, Trumpa, że to było zrobione, żeby zdobyć poklask głównej tej części elektoratu, którą określam miarem internetowych faperów. To znaczy jest potem ważna grupa w internecie, która się cieszy, gdy Trump chwali Polskę i rozpływa się po prostu w miłości takiej politycznej, gwałtownej, jeśli polscy politycy biczują innych Trumpem. I... Dobra, chodziło o słowo onanizm. Więc chodzi ten... ten. Duda. To był jedyny przeciek z rozmowy też i Merkel Duda, że on zwrócił też uwagę właśnie, że nie powinno się tak o Trumpie wypowiadać. To znaczy, to jest jedyna rzecz, którą Duda mógł tutaj zagrać i pokazać, jaki jest tutaj silny. To znaczy dla tych wszystkich będzie na panów Trumpa. No. Druga rzecz jest taka, że po tym całym tańcu z Duskiem, generalnie w Europie powstało, pytałem o to, ileś osób takich dobrze zorientowanych. Ostatnio na przykład Mark Leonard mówił coś takiego. Tylko rząd polski dzisiaj właściwie jest przeciwko Tuskowi. I co więcej, to jest tak polaryzujący rząd, on jest grzeczny i ma bardzo taki dyplomatyczny brytyjski język, więc powiedział polaryzujący, ale my sobie możemy tu lepsze słowa język Rafała, tak. podstawić, że właściwie jego niezgoda i te wszystkie rzeczy, które on robi, takie małostkowe, takie rzeczywiście nieprzyjemne, robiące złe wrażenie, nie tylko będące złą decyzją, to są właściwie motywujące zachowania dla innych rządów, żeby tego Tuska wziąć, poprzeć i zamknąć temat. Także w tym sensie... To jest, co w ten sposób jako, zagrać na nosie Warszawy i powiedzieć, on powiedział słuchajcie. Tak, tylko rząd polski dzisiaj jest przeciwko Tuskowi na drugą kadencję. Więc to, jak ktoś się tu już śmiesza, to jest kolejny tylko raz... Najsmutniejsze władzy. W tym wszystkim, bo dzisiaj czy prezydent siedział i wsłuchiwał się w słowa tak, Waszczykowskiego? Tak, siedział, był i jeszcze też nie przysypiał jak poprzednik. Nie wolno przysypiać. Nie, natomiast zastanawiam się, bo z tej naszej rozmowy i z prawej i lewej strony stołu wyszło, że tak naprawdę dzisiaj przy okazji spotkania z Merkel najbardziej było widać, że prezydent to jest marionetka. No. Coś.
staram się go bronić. To jest ten news, tak? Nie, no przestań. Nie, o tym, nie, mówię o tym, że widać to, jak awansował na co? Na marionetkę? No przestańcie. No, nie może być tak, że jakby po roku się okazuje, że tak, a nie inaczej to wygląda. No. Niestety, ja nie mam już więcej nic do powiedzenia nad prezydentem. Przepraszam. Może Jezus to... Maria, Bartek, ratuj. No. Ale co mam powiedzieć? Że to nieprawda jest? Nie, on... Co mam zrobić? No, niech to teraz, będzie nieprawda. Jaką teraz pozycję przyjąć? Że co w tym piśmie mówią o Dudzie? Zapytaj. Nie wspomnieli. Właśnie nie mówią. No właśnie o to chodzi. Zapytaj jakiegoś poważnego polityka, wiesz... No ja powtarzam, no to jest fantom prezydenta tylko. No on się bawi w prezydenta, no, wchodzi w tę rolę, prawda, przybiera groteskowe miny. I za każdym razem będzie tak, że każdą rolę, którą powinien odegrać prezydent, będzie odgrywał na wszelki wypadek, a kończył będzie prezes za niego tę rolę? I za każdym razem, tak jak teraz tutaj, jest spotkanie z panią premier, później prezydent, a tak naprawdę wszyscy i tak wiedzą, że muszą dojechać do niego? No prezes ma bardzo wygodną pozycję, bo nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a może wszystko. Ale wymyślił to idealnie. Tutaj się włączę, że... są kraje na świecie, w których szef partii rządzącej nie zajmuje oficjalnego stanowiska, i są to... tylko jest szefem partii, na przykład w Stanach Zjednoczonych, tak jest. I... Ale nie ma władzy w tym. Tak. No, on jest inna pozycja. No. Znaczy to jest zawsze takie dyskusyjne bardzo, no bo tak naprawdę my oczywiście możemy się domyślać, mamy wiele przesłanek, żeby się domyślać, ale ciekawe, nie wiemy... Kto wie, ale nawet nie wiemy w Stanach, kto jest szefem partii demokratycznej. Nie, to prawda. Nie, to zgadzam się. To nie, przewodniczącego nikt nie zna, nie. Natomiast my nie wiemy do końca, jak wyglądają stosunki... Próbuję to jakoś zniuansować na troszeczkę to, co mówicie tutaj. Że nie wiemy, jak wyglądają stosunki pałacu prezydenckiego z prezesem PiS-u. Moim zdaniem to, co widziałem w piśmie i to, co słychać czasami z korytarzy MZ-owskich, to jest takie przekonanie, że prezydent próbuje trochę grać własną politykę zagraniczną. I są takie pogłoski do nas dochodzą. I co, ich to wkurza? Nie twierdzę, że prowadzi, nie twierdzę, że jest niezależny od PiS-u, bo nie jest. Ale ewidentnie, moim zdaniem, widać, że coś tam się dzieje, takie, że on próbuje coś robić sam. Czy to mu się udaje, czy się nie udaje, to jest inna sprawa. Znaczy, jeśli jest rzeczywiście tak, jak ty mówisz, to tym bardziej ta zagrywka Merkel, to znaczy to spotkanie w cztery oczy z Dudą. Na zasadzie poskarż mi się na Jarka. To może trochę popsuć, prawda, dziękuję relacje bardzo, między Żoliborzem a pałacem. Przed chwilą powiedzieliśmy, że i mamy oczywiście rację, że Merkel doskonale rozumie, kto w Polsce rządzi, jaka jest sytuacja. Dlaczego prosi o spotkanie w cztery oczy bez tłumacza? To co, chce konfesjonał otworzyć prezydentowi? Nie, zasiała nieufność bo teraz na linii. Bo będzie krócej trwało, no, moim zdaniem. Ale, no nie, no to ale, tak. Ale mi się wydaje, że... Nie działa w ten sposób. Nie, słuchajcie, no nie wierzę w to, żeby nagle Duda... On w ogóle... Okej, to powiedzmy jeszcze... Ja wiem, że to by zburzyło twój świat, gdyby wyrósł na niezależnego polityka. Teraz zadajesz takie pytania, ale... On ma super autonomizujący urząd. To znaczy, no, rzeczywiście tak. Taki urząd, który ma bardzo silny mandat, nie odwołasz prezydenta. Łatwo. Trwa ta kadencja jednak 5 lat. To jest 5 lat, to jest sporo na zbudowanie jakiejś własnej siły politycznej. No nie, no, z Derą? Z charakterem jakimś przede wszystkim. No ale czy, a ma charakter twój? Nie ma. I w tym sensie on oczywiście mógłby, to nie jest polityk, którego Kaczyński sobie może tak odwołać. On musiałby się użerać z nim jeszcze przez wiele lat, gdyby rzeczywiście wszedł z nim w konflikt. Tam są jakieś koszty po tej stronie Kaczyńskiego do poniesienia, gdyby rzeczywiście coś takiego się stało. Więc Duda mógłby. Więc on nie robi nie dlatego, że nie może, ale też dlatego, że nie ma charakteru. Kurczę, ale z drugiej strony tak. Mówią o Trumpie, że za dużo robi, mówią o Dudzie, że za mało robi. Po prostu nie zadowolisz nikogo, nie? Nie, to już no, trzeba połączyć najlepsze ciebie Dudy i Trumpa, nie? No ale no. Właśnie chciałbym, żeby to nie było to taki jakby gorzki wniosek z tej rozmowy, że ten... Pokowaliście do grobu politycznego prezydenta w sekundę. Duda jest zerem, w tym rządzie Kolejny jest zerem. Po prostu to wszystko mówimy nie dlatego, że jesteśmy przeciwko PiS-owi, w tym sensie, że jesteś przedstawicielami establishmentu oderwanego od koryta, który teraz wszystko, co zrobi PiS, jest źle. Mów my to wszystko mówimy, żeby go zmobilizować. Po prostu, gdzie jest ta kamera? Może być na mnie? Tak, może być. Rafał Madajczak za dziennika mobilizuje Andrzej musisz. Andrzej, i tyle. Nie daj się. Tak. Jesteśmy z tobą. Tak jak było z Melanią Trump. Mrugnij 2 razy, jeśli chcesz, żebyśmy cię uratowali. Natomiast wczoraj, jak zobaczyłem oficjalne konto prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdzie na tym oficjalnym to oficjalne konto podaje w świat sygnał, że słuchajcie, mam taką córkę, moja córka robi fajny biznes, kupujcie u niej, to jest fajne, co? Niebywałe. Sprzedaję hot sheets. To przekonanie, że szkoła prowadzenia polityki z Polski przechodzi do Stanów, jest prawdziwe. No, no idealne, jest, prawda? Znaczy, nawet jesteśmy w awangardzie, wyprzedzamy czasy. Dla mnie jest niesamowite, bo ja słyszę, jak moi koledzy dziennikarze amerykańscy
państwo w Waszyngtonie są zdumieni, są w szoku po prostu. I ja mówię, zacznijcie się uczyć polskiego. No. Śledźcie polską politykę, wszystko będziecie rozumieć. Ale wtedy. Dlaczego to wszystko musi być skrajne? Albo masz prezydenta, który na Twitterze załatwia wojnę albo pokój i robi to co 5 sekund dosłownie, albo takiego, który na Twitterze tweetuje z dziewczynami. No. Z ruchadło leśne podobno, bo jest chłopakiem. No. Przestańcie, bo tu już wchodzimy, zaraz będziemy w zupełnie innym temacie. No co? Gaje są spoko. Ja też tak uważam. No, nie ma problemu. Nie. On już tak na granicy, wiecie. 3 lata i tak dalej. Jest ten Trump. No, my daughter Ivanka has been treated. No, widzisz, no, Nordstrom. Gdyby państwo chcieli, proszę wesprzeć córkę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Może podałbyś dalej taką łatwą, może by się dziewczynce przydało. O Jezus, szaleni. Wracamy oglądać ministra Waszczykowskiego. Dziękuję. Malwina Dziedzic, Polityka, Rafał Madajczak, Aż Dziennik, Bartek Węglarczyk, Onet, Sławomir Sierakowski, WP.pl i Krytyka Polityczna także. W imieniu całego zespołu za dziś dziękuję. I jak to było, Andrzej? Musisz. Mrugnij dwa razy. Do jutra.